Non sei jakiś stary na... Nie lej mnie! Ej, nie! Filip, otwórz, jest zimno! Hej! Yo, dzieciaki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj robimy... Nigdy nie wiem, jak to się nazywa, bo nie, czy to jest prank... Nie, challenge to nie jest, ale... Prank też nie... Robimy film! Film, który będzie polegał na tym, że... Gdzie ja to położyłem? Tutaj! Już był jeden taki film ze sprzętem mojego brata, więc pewnie dowiecie się, o co chodzi. Ale no, nowy film będzie polegał na tym, że dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, gdy mój brat przyjdzie tutaj i będzie grał na kompie, to... to zrobimy taką akcję, że weźmiemy jego stary telefon i go zniszczymy! Popsujemy, połamiemy, rozwalimy, wyrzucimy w... No, ale to nie wszystko, żeby nie było przykro, tak samo jak było ze sprzętem, zniszczyliśmy sprzęt komputerowy, tak jak to mogliście zobaczyć, nie będę wklejał, bo mi się nie chce chyba. No, więc w momencie, gdy zniszczymy mojego telefon, wtedy wejdziemy, znaczy ja wejdę, mówię, wlecimy nogi, zawsze jakieś dziwne upośledzenie zawodowe, ale mniejsza o to. Wejdziemy i damy mu najnowszego, nowego iPhone'a, jeszcze zapakowanego XS, takiego jak ja, Kinga, Zosia. I wszyscy będziemy mieli teraz iPhone XS, więc no. Ale się chłopaku cieszy, bo aktualnie tam z jakiegoś Huawei P8 korzysta. Więc no. Myślę, że powoli będziemy mogli zaczynać. A do was mam jeszcze tylko taką małą sprawę, że jeśli jesteście nowi na tym kanale, to możecie, a nawet musicie zostawić subika. Dobijamy 400 tysięcy, można paszulek 350, bo 400 to jeszcze trochę brakuje jednak. Więc dobijamy 350 tysięcy. Łapa w górę, komentarz. Możecie udostępnić i napisać UDST, ja mam przy tym serduszko. A i właśnie zapomniałbym, jest taka sprawa, żebyście wpadli na mojego Instagrama Mateusz Chmielarek i zostawili followka, mam 51 tysięcy, chyba chciałbym dobić. No ogólnie to chciałbym super dobić, ale chociaż można początek 60, więc jeśli jeszcze mnie nie obserwujecie, bo swojego Instagrama w sumie na moich filmach nigdy nie reklamowałem, tylko Kindle, to możecie wpaść i zostawić obserwację. Chyba tyle, bo nie wiem, czy wszystko powiedziałem. Dobra. Więc my nie przedłużamy, ja czekam na mojego brata, bo mówił, że chciał pograć na kierownicy, która jest tutaj, będzie grał w Forze. Nawet odpalił sobie ją już tutaj, o. Więc ja na niego czekam i za chwilę... Stój w miejscu. I za chwilę będziemy zaczynać, a tymczasem ja na niego czekam, zabiorę kamerę, poczekamy aż on tutaj wyjdzie, wtedy wyjdziemy i cała akcja będzie toczyła się dalej, więc ja już znowu nie przedłużam, bo znów zrobiłem 3-minutowy wstęp, więc troszeczkę za długo, więc nie przedłużam, biorę iPhone X'a i wychodzimy i zaczynamy całą akcję, widzimy się za chwilę. Hop. Jego skitrę tutaj na chwilę i poczekam aż mój... O, tu jest mój. I poczekam, aż mój brat wejdzie. I wtedy będziemy wychodzić z pokoju. No to czekamy na niego. Ja wam wytnę. Jak on wejdzie, to wtedy będzie cięcie, więc za chwilę poczekam, a u was minie dosłownie ty. Chyba. No możesz, aktualnie nie korzystam. Ale później mi dasz, bo muszę coś porobić jeszcze. Dobra. Dobra, to ty se graj na razie, w sumie ja se wyjdę w końcu, bo leżę tutaj już dosyć długo. No. Pa. Dobra, jesteśmy w pokoju mojego brata. Mamy tutaj dla niego nowego fona. I plan jest chyba prosty, tak jak w poprzednim filmie to robiliśmy. Idziemy do niego, niszczymy... A, nie mogę od razu wyjść z tym telefonem, od razu się wyjść z telefonem, bo wszystko popsuł. Plan jest taki, że idziemy. Telefon prawdopodobnie leży na biurku koło niego.
Zabieramy tego fona. No, jakiś tam fajny sposób go niszczymy w miarę spektakularnie. Albo żeby... Nie, w sumie nie mogę aż tak, bo może mieć na nim jakieś ważne rzeczy, więc po prostu go tam zbiję ewentualnie czy coś. Bo jakbym go uszkodził całego i tam byłyby jakieś ważne zdjęcia, no to byłoby cienko. Więc aż tak póki co nie mogę. Ale może później, jak się ucieszy już z nowego. Więc wejdziemy do niego za chwilę. On teraz gra na kompie i zabierzemy mu telefon. Zaczniemy go rozwalać. Potem, jak on się już wkurzy, będzie zły i zdenerwowany, to na chwilę wyjdziemy, a potem do niego wrócimy z tym nowym iPhone'em XS i zobaczymy jego reakcję na to. Dobra, chyba nie ma co dłużej tutaj przedłużać, tylko trzeba przejść do akcji. No nie wiem, nawet nie wiem, co mogę jeszcze więcej... O, okulary, a nie, to nie ma. Więc chyba nie wiem, co mogę więcej tu dodać. Biorę kamerę i idziemy nagrywać całą akcję. Więc oglądajcie. Idziemy. Chyba wszystko powiedziałem, nie? Tak, chyba wszystko powiedziałem, dobra. No i w ogóle muszę to zrobić tak, żeby młody kamery nie widział. Mniej więcej. Całe szczęście, że ona jest mała. Nie będzie się aż tak rzucała w oczy. Będę ją trzymał tutaj, o, tutaj na dole bluzy, przy tej kieszeni. Dobra, wchodzimy. Siema, Leszczu. Jo. Jak tam się gra? W co pykasz? Kozek, jak ci idzie? Dobrze. Trzeba, nie będzie, mój telefon jest... Która jest godzina? Co? Fuck, upadł mi. Przepraszam, daj. Nie. Zbił się? No zobacz. Jejku. Przepraszam, poczekaj. Kurczę, no niechcący. Tak, nie było co, ale to i tak jest gówno. No co, ale i tak nie ma telefonu. No proszę cię, to jest safe jakiś stary, no. Martino! Ale po co ci to? Nie wiem, może niepotrzebne. Dobra, weź takie gównem będziesz, używał takiego gówna. Co to jest w ogóle? Zostaw to! Bo co? Bo to... Dawaj bo telefon, gościu. Nie, proszę! Mati! Oj tam. Coś tu się świeci. To oddam. Czekaj, zrobię mu zdjęcie. Nie. Nie widać, żeby był zbity w sumie. Nie? No, widać. Mati! Teraz widać. No, proszę. No, poczekaj, no. Zostań. Czekaj, chcę zobaczyć, no. Nie ma co patrzenia. O, fuck, zbił się bez kitu, teraz się zbił. I to bardziej, o, coś nie pikło. Nie pikaj mi w to. Przestań. Czekaj, dobra, sprawdzimy, czy twój telefon jest wytrzymały, dobra? Nie. Czekaj, no poczekaj. Nie szarp mnie. Poczekaj, nie weź, bo mój zegarek mam na ręku. Trudno. Przestań. Chcę zrobić mu test wytrzymałości. Odsuń się. Nie masz robić żadnych testów. Odsuń się. Test wytrzymałości robię, zobacz. Nie, na czym? Czekaj, bo za słabo. To jest... Nie. Zostaw. Jeden. Nie. Daj go jeszcze na chwilę. No daj. Ale... Dobra, to jest złom jakiś stary, daj to. Oddaj to! Nie. A zobaczmy, co się stanie, jak na nim stanę? Nie! Dlaczego? Nie! On w ogóle był krzywy, może go naprostujemy trochę. Nie, nie jest krzywy. O, coś z nim strzeliło. U ciebie strzeliło, na pewno nie w tym telefonie. Gdzie on jest? No tutaj, tak. Dawaj, gościu. Nie bij mnie! Dawaj fona. Dobra, bo mnie denerwujesz, już dawaj to gówno. To jakiś syf jest totalny. Czego ryczysz? No to mi to jest... No bo to gówno jakieś jest, nie, proszę cię. Ale co? Proszę. Ale co? Nie. Dlaczego? Dobra, daję ci szansę. Jak?
Czekaj, pomyślę sobie o jakiejś liczbie. Od 0 do 10. Zobaczymy, czy trafisz. Ja ją cicho powiem do kamery teraz, poczekaj. Cześć, to jest mikrofon tutaj. 4. Dobra, a teraz ty jak ją powiesz dobrze, to go nie wyrzucę. A jak powiesz źle, to go wyrzucę. 7. No niestety powiedziałem 4. Chodź, zobaczysz jak leci chociaż. Nie. No chodź. Zostaw. Chodź, zobaczysz jak leci. Zostaw. Myślisz, że go nie zrzucę? Myślę, że nie. Nie? Idzie mu do domu. Ła, nie lej mnie, ła. Ej, nie, Filip, otwórz, jest zimno. Filip. Fuck. Zamknął mnie gówniarz. Filip. Pójdzie po ten telefon pewnie, bo on tam leży. Tu leży telefon. Dobra, przechodzimy do drugiej części filmu, tylko mój brat musi mnie... O, otwarte, dobra. Dzięki, mordo. Filip! Gdzie jesteś? Filip! Filip! Nie. Gdzie idziesz? Ale on już nie działa. Ja nie działam? Chodź! Jak się teraz denerwuję, to tego też mu wrzucę. Filip! Fifi! Chodź! Chodź, mam coś dla ciebie. Nie. Dawaj szybko. No przyjdź proszę na górę. Zbiłem ci telefon? No bo to gówno było. Chodź na górę. Nie. Chodź. Nie. Chodź, mam coś dla ciebie. Co? Co się cieszysz? Co się cieszysz, gówniaku? Chodź na górę. Chodź, to się przekonasz, no chyba, że nie chcesz. Pokaż. Jakaś dioda świeci. Świeci dioda? To działa! Albo chciałem ci powiedzieć, że kupiłem ci ten, w przeprosiny, bo to było takie zaplanowane i kupiłem ci szybkę ochronną na niego. Super. Cieszysz się? Chyba na późno. No oj tam, nie będzie widać. Co jest? Nie płacz. Co? 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 Chcesz? To jest jakiś prank. To nie ma za telefon, to jest szybko. Jak mówisz. Co? To ciężkie, nie? Bardzo. No, to szybka chyba nie jest taka ciężka. Dawaj. Coś telefonik? Robimy wymianę. Co? Dawaj twojego starego, a ja biorę tego. Jeżeli to w ogóle tam coś jest. Dobra, czekaj, zaraz otworzymy. Musisz go najpierw rozpakować. Poczekaj, ja przełączę kartę, bo nie mam miejsca. Wait, moment. Bo nagrywam wszystko. Okej. Dobra, rozpakowałeś go z folii? Tak. No to otwieraj. Poczekaj. Co? Ile tu musi być lajków? Dużo. Dobrze, a więc zostawcie dużo lajków. Tak z 10k? Dobrze. Nie no, więcej, za mało, 10k to mało. 40! O, 40. Tak jest. 40. Dobra. I otwieramy. Wow. Fajny? Wow. Bardzo. Lepszy niż twój Huawei? O ten? Wiem.
Dobrze. Podoba się? Właśnie. Trzeba go naładować chyba. Chyba tak. Będziesz korzystał? Dużo. A tą szybkę też kupiłem, tylko że ci dam za chwilę. A, do czego? Na niego. Dzięki, brat. Piąteczka. Piąteczka. Ty masz przesrane ze mną, nie? No. Dobra, to kończymy, nie? No. Dobra. To ty sobie tam włączaj telefon. Włączymy. Możesz go włączyć. Pokaż, czy działa. Czy, że nie atrapa. Legit. Ej, halo, telefon legit. O, legit. Wow. Dobra. To cieszę się, że się podoba. No. Pozdro. Oh yeah. Dobra, mordeczki, więc w tym filmie to byłoby na tyle. Jeśli wam się spodobało, to standardowo zostawcie łapę w górę. Jeśli chcecie więcej pranków tego typu, że coś komuś niszczy i potem kupuje mu nowe, lepsze i fajniejsze, to zostawcie łapę w górę i skomentujcie. A tymczasem myślę, że to byłoby na tyle. Kto dotrwał do końca, niech zostawi followa na Instagramie. Oh yeah. No, tak fajnie, tak to dobry jestem, nie? Tak się staram, ale to chyba nie było dobre, to nieważne. No więc, jeśli odcinek wam się spodobał, łapa w górę, subskrypcja na kanał, dobijamy 350 tysięcy subskrypcji i lecimy jeszcze dalej, więc trzymajcie się, żółwik, piąteczka, do zobaczenia w następnym filmie. Hello! Woo!